Witajcie! Cała zawierucha, która dzieje się ostatnio na Ukrainie, skłania media do zadawania obywatelom dziwnych pytań pokroju: czy walczyłbyś z bronią w ręku za kraj? A potem te same mainstreamowe media, które obrzydzają tymże obywatelom ten kraj na co dzień, nie dowierzają, jak takich, co by chcieli, jest tylko 27%. Szoki, niedowierzanie. No cóż, jest to uczucie jak najbardziej słuszne. Bo skąd oni znaleźli te 27% frajerów? Kiedy mowa jest o obronie kraju, trzeba pamiętać, że chodzi tu o obronę państwa, a nie jakiejś emocjonalnie nacechowanej abstrakcji w postaci ojczyzny. To niestety cały kanon lektur oraz historia Polski uczona według chorego paradygmatu nauczyła nas, że państwo polskie i naród to to samo i że walka za państwo jest chwalebna. Państwo to przecież aparat administracyjny, w tym opresji i propagandy, a przede wszystkim przemocy. Prawda, że jak się dookreśli, za co mamy niby walczyć, to już mniej ochoczo chce się iść w kamasze? Nie po to nam państwo zabrało dostęp do broni, nie po to nas łupi z podatków, by nas jeszcze po jakimś śmiesznym przeszkoleniu wysyłać na front walczyć z obcym wojskiem. Właśnie z tych podatków państwo ma ufundować profesjonalne siły zbrojne, a przede wszystkim kompetentny personel dyplomatyczny, by tych wojen nie prowokować i tak prowadzić politykę sojuszy, by obywatele byli bezpieczni. Nieważne, czy wyznajemy koncepcję religijną czy świecką, życie ludzkie jest pierwotną, nadrzędną wartością względem państwa. Ludzie mają się przede wszystkim rozmnażać oraz pomnażać swoje bogactwo i szczęście, by państwo jako opiekun i obrońca miało z czego te podatki ściągać. Jak ktoś jest ojcem rodziny, powinien kalkulować, co jest w interesie tej rodziny. Czy w razie wojny poddać się okupantom, czy uciekać, czy bronić swojego dobytku. No ale do tego musimy mieć dostęp do broni. Czy ewentualnie dołączyć do oddziału obrony terytorialnej, ale nie na szczeblu państwowym, a najwyżej samorządowym, bo miastu czy jakiejś innej wspólnocie może zależeć na dodatkowym zabezpieczeniu się przed potencjalnym najeźdźcą. Dobrem najwyższym nie jest posiadanie własnego państwa, a tym bardziej suwerennego. To pewne dobro, na które trzeba sobie zasłużyć. A nie, że pochodzi tak jak za komuny z jakiegoś przydziału. Tak też państwa powstają, rozwijają się i upadają. Taka jest kolej rzeczy. Jedną z większych tragedii dla narodu polskiego, a konkretnie mieszkańców II Rzeczypospolitej, był fakt powołania rządu na uchodźstwie niedługo po wybuchu II wojny światowej w 1939 roku. Polskiej klasie politycznej załatwiło to pozorną kontynuację, bo jak rządzić krajem korespondencyjnie w sytuacji, gdy znajduje się ono pod okupacją dwóch największych europejskich lądowych mocarstw? Dodatkowo ta iluzja państwowości samemu narodowi zapewniła wiele nieszczęść. Aparat państwowy, który doprowadził do tragedii w postaci wojny na dwa fronty z III Rzeszą i ZSRR, próbując jeszcze bezczelnie przerzucać odpowiedzialność na Francję i Wielką Brytanię, nie zasługiwał na przetrwanie w jakiejkolwiek formie. Sanacyjny rząd powinien był skapitulować i wynegocjować jak najlepsze warunki, oczekując na jakąkolwiek litość od zdobywców. A tak, jakakolwiek przelana krew, zarówno na europejskich czy afrykańskich polach bitew po stronie zachodnich aliantów, czy tym bardziej krew powstańców czy partyzantów w kraju, nie miało jakiegokolwiek wpływu na los narodu po zakończeniu konfliktu. Państwo polskie względem swojego narodu zachowało się jak ojciec rodziny, który prowokował mieszkającego po sąsiedzku gwałciciela sadystę, a jak już ten wparował do jego mieszkania z kolegami, to ten ojciec uciekł przez okno, nie bacząc na to, że mu gwałcą żonę i dzieci. Na dodatek na odchodnym mówił dzieciom, żeby stawiały opór gwałcicielowy, bo tak będzie honorowo, a tatuś na pewno z policją przyjdzie i pomoże. Ale okazało się, że ten zbir był z mafii i policja go nie ruszy.
Mówiłem przy innej okazji, że lepszy jest brak nadziei niż nadzieja złudna. Lepiej byłoby nie szczycić się największym państwem podziemnym, niż stracić 20% populacji, w tym prawie całej Warszawy. Przerzucanie odpowiedzialności za obronę kraju na naród, tym bardziej na ludność cywilną, jest zbrodnią i de facto współudziałem w represjach okupanta. Dopóki Polacy nie nauczą się nazywać rzeczy po imieniu, to nigdy nie wyrosną z tej traumy oraz kłamstwa, że oddawanie życia za ojczyznę jest cenniejsze niż życie dla niej. Bez tego ten naród nigdy nie podniesie się z kolan.